Dzisiaj mamy okazję rywalizować w 9. ogólnopolskim turnieju No G Fight w Dzierżoniowie. Jest to cykliczna impreza, która zgromadza na początku sezonu dużą liczbę zawodników. Jest to idealny start przed główną imprezą, która odbędzie się za 3 tygodnie Mistrzostwami Polski. I w tym roku przyjechało do Dzierżoniowa 400 zawodników z całej Polski. Oczywiście cieszymy się z tej frekwencji. Jest to dobry prognostyk na kolejne edycje. W tym roku staramy się, żeby jeszcze usprawnić nasz przebieg walk poprzez nowe jakieś elementy w naszej pracy. No, cieszymy się z tego naprawdę, że zawodnicy, trenerzy, kierownicy ekip obdarzają nas swoim zaufaniem i chcą przyjeżdżać na nasze zawody. Walczymy w formule w kimonach oraz bez kimon. Z podziałem na dywizje od juniorów, seniorów oraz mastersów. Walczą również kobiety. No i tutaj tak wiadomo jest podział zaawansowania od białych pasów, niebieskich, aż do elity tych najważniejszych pasów. Przyglądając się walkom eliminacyjnym, zobaczyłem kilku naprawdę zawodników, którzy wykazują już wysoki poziom sportowy. Oczywiście były to kategorie elita, purpurowe pasy, gdzie ten staż treningowy oczywiście jest wyższy niż tych początkujących zawodników. Cieszy mnie to, że młodzi juniorzy bacznie obserwują zmagania tych najlepszych kategorii. Mamy tutaj reprezentantów z 3 klubów z powiatu dzierżoniowskiego: Iron Bulls Bielawa, Bepson Bielawa oraz gospodarz zawodów Junior Dzierżoniów. Patrząc na przebieg ich walk, widzę, że dosyć dobrze, pozytywnie bym to określił, z przemiennym szczęściem. Czasem wygrywamy, ale widziałem, czasem przegrywamy, ale więcej walki jednak na plus. Każdy medalista zawodów otrzyma medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową w postaci koszulki. To są zawody po prostu memoriałowe. Uważam, że jest to dobry start, taki, może powiedzieć, planu przygotowawczego do dużych imprez. Idealnie można sobie sprawdzić, nad czym jeszcze pracować przed ważnymi imprezami i takie zawody właśnie bardzo są potrzebne wielu zawodnikom, doświadczonym nawet, a młodzież tak naprawdę może się tutaj obijać bez problemu, bo każdy jednak udział w zawodach to jest spory stres. Jak zawsze zachęcamy przy okazji wszystkich turniejów, odwiedzajmy nasze góry Sowie piękne, no i tutaj okoliczne nasze miasta, Bielawa, Dzierżoniów, w tym roku oczywiście tym razem Dzierżoniowi jesteśmy, zachęcamy do odwiedzania naszych zakątków. No, mamy się czym poszczycić i uważam, że jest to świetna baza wypadowa na weekend i nie tylko.